Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie będziemy rozważali lekcję biblijną numer 6, Przyjaciele na zawsze. Tekst pamięciowy. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. List do Tesaloniczan, 3 rozdział, 13 wiersz. Myśl przewodnia. W dalszej części pierwszego listu do Tesaloniczan Paweł nadal chwali wierzących za to, co dostrzega u nich dobrego, a także zachęca ich do wytrwałości pomimo prześladowań, które przyszło im znosić. Gdy czytamy ten list, widzimy, że dla Pawła Tesaloniczanie byli nie tylko członkami zboru, który założył, ale także też jego przyjaciółmi. Między nimi i apostołem wytworzyła się autentyczna, silna więź, a Paweł podkreśla ją, starając się umocniać w ich umysłach miłość, jaką żywi do nich. Jego słowa nie są tylko szczere, ale także mają na celu przygotowanie ich na krytykę, jaką apostoł zamierza pod ich adresem skierować. Paweł zaczyna i kończy tę część listu nawiązaniem do modlitwy. W pewnym sensie cały ten fragment listu jest modlitwą. Podstawowym tematem, na który autor skupia się w tej modlitwie za Tesaloniczanami, jest to, by byli oni bez nagany w świętobliwości do dnia powtórnego przyjścia Jezusa. Przyjaźń łącząca Pawła z jego adresatami jest głębsza niż ziemskie przyjaźnie. Przyjaźń ta sięga poza granice doczesności i dziejów tego świata. Apostoł oczekuje, iż chrześcijanie w Tesalonice będą dzielić z nim życie wieczne. To pragnienie po części napędza jego głęboką troskę o wierzenia i postępowania Tesaloniczan wyrażoną w liście. Paweł miłuje ich, pragnie, by byli gotowi na powtórne przyjście Chrystusa. Część na niedzielę. Przykład Judejczyków. Z pozoru wydaje się, że list do Tesaloniczan 2:13-16 jest dygresją niezwiązaną z tematem podobania się Bogu i troski o nowych wierzących. Jednak w rzeczywistości to ciąg dalszego wspomnienia tego, jak Tesaloniczanie zareagowali na apostoła i jego współpracowników oraz na Ewangelię przyniesioną przez nich do Tesaloniki. W drugim rozdziale, 14 wierszu, Paweł wraca do tematu powielania wzorów. Prześladowania w Tesalonice przedstawia jako echo prześladowań chrześcijan w Judei. Niektórzy Żydzi w Judei prześladowali chrześcijan wywodzących się z judaizmu, natomiast poganie i Żydzi w Tesalonice pospołu prześladowali chrześcijan większości swej wywodzących się z pogaństwa. Apostoł wskazuje, że prześladowania chrześcijan potwierdzają pewien wzorzec. Ci, którzy podążają za Chrystusem, będą napotykać na sprzeciw, a nawet na prześladowania. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział 14-16. Jakie przesłanie dla nas zawiera ten fragment listu? Czego z pewnością on nie uczy? Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, proroków i nas prześladowali. I Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre.
Paweł mówi tu o swoich odczuciach wobec szczególnej grupy Żydów, którzy usiłowali torpedować jego działania ewangelizacyjne w kolejnych miejscach, siejąc niezgodę i sprzeciw wobec apostoła i jego współpracowników. Takie fragmenty w Biblii bywały w znacznym stopniu przekręcane w celu usprawiedliwienia prześladowań Żydów. Jednak tego rodzaju zastosowanie jest zupełnie niezgodne z intencją Paweł. Paweł mówi tu wyraźnie o żydowskich przywódcach z Judei, którzy współpracowali z Rzymianami, doprowadzając do zamordowania Jezusa. Następnie energicznie przeciwdziałali głoszeniu Ewangelii wszędzie tam, gdzie tylko mogli. Apostoł wydaje się powtarzać to, co Jezus zapowiedział o tych, którzy usiłowali go zabić. Musimy pamiętać, że Paweł był rodowitym Żydem. Nie zamierzał wskazywać palcem całego narodu. Przecież także Jezus jest Żydem. Pierwsi uczniowie również byli Żydami. Żydzi tworzyli zręby kościoła chrześcijańskiego. Jeśli chodzi o Pawła, to Żydów, którzy spotykał na swojej drodze, takich jak Sylas, Barnaba czy Tymoteusz, traktował jak braci i potencjalnych przyjaciół na całą wieczność. Każdy człowiek na świecie jest człowiekiem, za którego Chrystus umarł. Uprzedzenia wobec całych klas ludzi są nie do przyjęcia wśród tych, którzy żyją w bliskiej więzi ze Zbawicielem. Łatwo wskazywać palcem na inne kościoły i innych chrześcijan, którzy na zawsze właściwie odnosili się do niektórych klas ludzi. A jak jest z nami? Jakie uprzedzenia etniczne i klasowe chowamy w zakamarkach serca? Dziękuję bardzo.